Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remek, a to wyniki konkursu. Tak, wreszcie. Zacznijmy od tego, że było wiele prac, naprawdę bardzo dużo. Save'ów, screenshotów, wierszy, filmów, naprawdę było tam wiele typów różnych prac. Lecz ja spośród tych wszystkich prac wyróżniłem 3 prace oraz jedną wygraną. Tak, zaczniemy od tych wyróżnionych prac. Są to akurat 3 save'y. I zaczniemy od pracy wyróżnionej użytkownika MrMatty1536. A więc lecimy. Tak, otóż to jest praca naszego MrMattiego. Naprawdę bardzo ładna, z wełny. Jak widzicie, zrobił mu takie fajne fioletowe oczka, a raczej różowe. Ale to nie wszystko. Głównym atutem tej pracy jest ogromny achievement, jak widzicie. Czekać, tylko musimy się zrenderować teren. No, już szybko. Jak widzicie, znak diamencika, napis milioner, achievement jet. Mam nadzieję, że dobrze czytam tym razem, że już nie będziecie musieli poprawiać. No wiem, ale już jest, już powinienem dobrze czytać. Praca bardzo fajna. Jak widzicie, ogromny achievement. Znaczek diamencika jest, milioner jest. Pięknie, bardzo fajnie. Gdzie jest ten Enderman? Tu gdzieś powinien, o jest. No i na tym kończymy tą pracę. Następna, czyli druga wyróżniona praca. A więc następna wyróżniona praca została zrobiona przez użytkownika o nazwie Fan, Minecraft Fan. Bardzo fajna praca, lecimy do niej. A jego praca to naprawdę bardzo fajna zrobiona rzecz. Jezu, przepraszam, ale musi się zrenderować. Zobaczcie, jak tak fajnie, tak mi się to spodobało, że po prostu pomyślałem, że naprawdę bardzo fajnie będzie, gdy to wyróżnię. Zobaczcie tego creepera. Przepołowiony, kurczę, te chmury. To ja może zrobię dzień. Jak widzicie, bardzo fajnie wizualizacja tego przecięcia tego creepera. Creeper właśnie w połowie. Szkoda, że tu nie ma trawy, bo tak ładnie by to wyglądało, ale trudno. Jak widzicie, tutaj taka przecięta twarz tego creepera, w ogóle całe ciało. Tu krew gdzieś leci, jakieś tam kości w środku, w głowie TNT oczywiście, bo wybucha. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Szkoda, że jeszcze nie zrobiłeś tutaj krwi na tej siekierce, ale jest dobrze. Tutaj odcięta głowa creepera też bardzo fajnie wygląda. Ciekawa wizualizacja też, bardzo, bardzo powiem szczerze. Tutaj creeper z mieczem w głowie. Też bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj proszek, jak widzicie, gunpower oraz diamencik jakiś tu leży. Ja tu jeszcze mój skin jest troszeczkę zdeformowany, powiem szczerze, bo głowa powinna być troszeczkę inna, ale jest dobrze. Tutaj oczywiście kilof, tutaj klocek ruda naszego diamentu. Tutaj skrzynka, w której jest diament, troszeczkę taki inny, ale jest. No i to jest ogólnie praca gracza Fan Minecraft Fan. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No naprawdę, naprawdę, bardzo mi się podoba ogólnie ten wykon. Jest naprawdę świetny. Gdyby jeszcze ta siekierka była tam z krwi troszeczkę ubrudzona, byłoby zajebiście. Ale ogólnie jest wyróżniana, bardzo fajna praca. Lecimy dalej. Następną pracę wykonał użytkownik, zapewne źle przeczytam, ale nieważne, P. Polski Polak. Ten użytkownik zrobił bardzo ciekawą pracę i właśnie do tej pracy teraz idziemy. A więc to jest jego praca, naprawdę bardzo fajna, ale gdyby zrobił, bo to zapewne jest cave, ten stone tutaj z boku to jest zapewne cave, gdybyś zrobił ogólnie jeszcze sufit z tego stone'u, boki jeszcze oraz podłogę, to byłoby to naprawdę świetna praca. No ale zrobiłeś tak, też jest dobrze. Jak widzicie, tutaj jest diamencik. Tutaj bardzo fajnie odtworzony creeper. Chyba nie do końca dobrze, ale jest też bardzo fajnie wygląda. Tu jest nazwa naszego wykonawcy, użytkownika oraz mój skin, który kopie zapewne kostkę stone'a i chce się dokopać do tego diamencika. No tak, to jest trzecia wyróżniona praca. I przechodzimy do wygranej. Film ten przebija wszystkie inne prace. Uwierzcie mi, ludziska. Gościu napisał sam tekst piosenki i zaśpiewał go. Zrobił z kumplem do tego bardzo fajny teledysk oraz umieścił tam bardzo fajne części machinimy. Praca wykonana perfekcyjnie. Nazywa się on Pro Gaming Montage, a dokładniej to Zerli. I naprawdę zasłużył na tego gift koda. Teraz zapewne wyświetla się cały czas link do jego kanału. A w tym momencie zapraszam do oglądania jego pracy. Gdzie to było?
Ale potężne jaskinie. Skąd ten dziwny dźwięk? Co to jest? Jezu, co to jest? Co to za miejsce? Jezu. Uszy! Boże, nie! Wow! Wow! Co to jest? Nie. Au! Oh, damn! Nie! Witam was, tutaj Zebni. Przygotowałem dla was moją piosenkę. Tak, zaczynajmy. Jestem tu, a godzina snu. Spać powinienem, ale zapomniałem. Czemu? Na Minecraft siedziałem. Tak. Przez jaskinie szedłem, ale nagle zbladłem. Zobaczyłem, że stoi byłem. Creeper? Nie. O nie. Nie. Fuck nie. Zacząłem uciekać, bo z czoła ściekać. W dziurę wpadłem. Uczuciowo się to spadłem. Ciemny korytarz, nie dałem się prosić, aby krew miała me zwłoki zrosić. I znów nie wypadłem, chyba bogu podpadłem. Przede mną jezioro lawy, z jasnej to łzawy. A wtedy słyszę to na pewno ty. Tak. Przytomność straciłem, a gdy się obudziłem, ujrzałem to diament. Wynagrodzono mi męki, godziny od ręki. Stałe się rzuciłem, to znowu cię wbiłem. Ja się osuciłem. Miał klofa, to katastrofa. Zaraz oszaleję. Ale gdzie ja jestem? Porozumienia z piekła, taka wada mała. Znalazłem portal, u was będę z rana. To wszystko we mnie, trzymajcie się. Ja byłem Zebni. See ya. No i to na tyle. Ja oczywiście skontaktuję się z Zerlim i to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.